Zaczynamy 27 odcinek z Diablo 4. Z tej strony Bartul. Ruszamy teraz tutaj na północ. Zrobimy zadanie Wierzchołek Niedoli. Znajdź Airide na szczycie Samotni. Musimy tutaj kawałek drogi przejść. Tutaj mamy misję poboczną, na razie jej nie ruszamy. Może skupimy się na misjach głównych. Tak wygląda nasz sprzęt. Tutaj zdobyłem chroniący kościany hełm legendarny. Moc plus 500, jak widzicie. Ulepszyłem na trzeci poziom. Kilka rzeczy tutaj. Tą buławę też chyba udało nam się zdobyć w poprzednim odcinku. Także kilka rzeczy mamy już takiego z 30 poziomu. Hełm nawet 32. Pancerz 29. Tutaj będę polował teraz na spodnie. I tutaj rękawice jeszcze. Hełm niestety musiałem wymienić. Jeju, miecz. Już trochę lepszy mamy. Dopiero w poprzednim odcinku zauważyłem, że jak zadamy śmiertelny cios, to ta umiejętność się nam odnawia automatycznie. Nie musimy czekać. No jak też zauważyliście, mamy 6 miksturek leczniczych. Dzięki temu, że zdobyliśmy tutaj odpowiedni poziom reputacji w tej dzielnicy. Widzicie, to mamy zapas miksturki plus 1, tutaj jeden punkt umiejętności, kolejny punkt mamy też złoto, doświadczenie i punkt umiejętności. Trochę jeszcze drogi przed nami, nie wiem czy nie lepiej będzie, jak będziemy po prostu biegli przed siebie. A czekajcie, bo to jest zamknięte. O kurde. To się zastanawiam, w którędy w takim razie przejdziemy. Może inną ścieżką. Jeśli chodzi o mapę świata, to tak to wygląda. To jest strzaskane szczyty, tu mamy Skos Glen. Tutaj przejdziemy. Mamy ciernie, jak widzicie, czyli atakują nas i zadają sobie obrażenia. Mamy dwóch, udało się zabić. Złoto zbieramy, bo się nam przyda. Czy ja tutaj teraz dam radę w ogóle przejść? Bo z tego co pamiętam, to tutaj te przejście było zablokowane. Musimy szukać innej drogi. Chyba, że się tutaj coś zmieniło. O, chyba się odblokowało coś. A nie, tak. Mamy te przejście odblokowane. Co to się dzieje? Krwawienie naprawdę jest tutaj mocne. Oj,
Weźmy sobie pomoc. Zniszcz odżywione szczątki, 0 na 2. To w prostu... Aha! Kurwa. Może czekać. O, co się dzieje? Zblokowałem się. Jestem jeszcze gotów. Potrzebuję więcej furii. Nie jestem jeszcze gotów. Kurwa, kawalka. Dobra. Tutaj jeszcze mamy kawałek mapy do odkrycia. Przydałoby się to ogarnąć, żeby tu już nie wracać później, nie? Drugi raz. Jak ja widziałeś znaki. Nadchodzi piekło, a mój lud nie jest gotów wystawić mu czoła. Jeszcze nie. Ale ty, wyczuwam w tobie siłę. Podejdź bliżej. O, ale słaby miecz. Muszę czekać. A tego nie będę używał. Kurczę. Aj. Nie potrzebowałem tego używać. Jesteśmy na samym szczycie. Tylko jedno z nas przeżyje tę walkę. Więc nacieszmy się przez chwilę tą burzą. To muzyka natury. Umarli właśnie mordują twoich pobratymców. Niektórzy zginą, to prawda, ale tak już działa natura. Jest jak tygiel. Słabych pochłania, a silnym daje jeszcze większą moc. To ci, którzy przetrwają, ocalą tę ziemię przed piekłem. Zwiodły cię kłamstwa demonicy. Nie, to był mój wybór. Lilith jedynie dała mi moc potrzebną, bym wykonała swoją powinność. A ty co jej dałaś? W dziczy na wszystko trzeba sobie zapracować. Nawet na wiedzę. Dowiedz swej wartości, a udzielę ci odpowiedzi. Hmm.
O matko. Nie ma we mnie wody. Jestem jeszcze gotowy. A, nie tak wiem. Nie jestem jeszcze gotów. Mam mało furt. Kurde, trafiłem akurat nie, kiedy była niewrażliwa. Nie więcej furii. Ale prosto jest, bo na mnie wiele robi, tak? Oj. Teraz to było niebezpieczne. Niech ją krwawienie zje. Straciłaś Lilith. Powiedziałam jej, jak zniszczyć bariery wokół więzienia Astarota. Czemu? Moi ludzie zapomnieli, ile kosztowało nas pokonanie Astarota. O! Musiałam im przypomnieć. Jeśli nie zdołają go zniszczyć, to nie dadzą rady w walce przeciw całej potędze piekieł. To ładnie. O. Ale co to za sprzęty nam wypadły? Takie shitowskie. Ej, no bez jaj. Dobra. Pożegnalny płomyk. Porozmawiaj z Jorinem. Tu się coś, widzicie, popierdziło. Jakiś glitch. Tutaj też chyba coś. Chyba, że to jakaś szmata ma tutaj wisieć. Ale generalnie nie ma jakichś glitchy. Bagów. Muszę czekać. Idziemy sobie może teraz inną ścieżką, o tą na przykład. Może tutaj coś znajdziemy. O, czekajcie, tutaj są jeszcze te surowce. Muszę czekać. Okej,
Mógłbym się oczywiście przenieść szybką podróżą, ale nie będziemy to robić, bo chcę tutaj mapę odkryć. Za odkrywanie mapy mamy sławę. A za sławę mamy bonusy, więc tutaj... Patrzcie, jakie krwawienie zadaje obrażenia. Naprawdę. Jeszcze ciernie działają i pomagają. Fajna sprawa. Okej. A, że się nie zrobię, no tak. Nie jestem jeszcze gotów. Mało furii. Krwawienie się sprawdza, jak widzicie. Mamy odkryty nowy obszar. Tutaj nie wiem, czy coś znajdziemy ciekawego, ale... Dobra, tu mamy odkryte wszystko, więc możemy się wrócić. Myślę, że możemy sobie kolejne zadanie fabularne zrobić. Mam nadzieję, że tych zadań pobocznych nam się trochę odblokuje, bo tu mamy tylko jedno. Jako, że jesteśmy już tutaj w mieście. Ufam przywódczyni Azgail. Nie mogę powiedzieć tego samego o rycerzach i ich kazaniach. Jedyne, co od nich mam, to spojrzenia spod łba. Może dlatego, że też tak na nich patrzyłeś, tato? Może, ale oni na to zasługują. Wyczerpmy wszystkie dialogi, jak się miewa Jorin. Widzę, że dźwiga ojcowskie brzemię. Zarówno obietnic, jak i porażek. Dziecko nie powinno płacić za przewiny rodziców. A ty jakieś masz, tato? Żadne w porównaniu do tych jełopów z katedry. Możesz wrócić do domu i jest już bezpiecznie. Rozumiem. Czyli przemówiłeś Ayridzie do rozsądku? Nie, nie do końca. Co się więc stało? Spokojnie, dziewczyno. Pewne rzeczy lepiej... przemilczeć. Dokładnie tak. Dobra. Pozdrawiam. Co mogę dla ciebie wykuć? To tak. Takie droższe przedmioty. O, za 10. Mocno się targujesz. Za 10 tysięcy możemy sprzedać, a resztę oczywiście takie poniżej 7 to możemy tutaj rozłożyć. Z tego coś dobrego. Na czynniki pierwsze. Mój młot będzie wyczekiwał twojego powrotu. Udało mi się odnaleźć Ayridę. I?
Mam nadzieję, że odnalazła spokój. Nie... Nie sądziłem, że to się tak potoczy. Na ścieżce przeznaczenia bohaterstwo często splata się z poświęceniem. Matka tak mówiła. Muszę powiedzieć ojcu, co się stało. Co zrobiła Lilith. Nie możemy pozwolić, by zniszczyła coś jeszcze. Wiecie, co zauważyłem? Patrzcie, pada taki rzęsisty deszcz. Dosyć gęsty. A jak popatrzymy na ziemię, to tak to wygląda, jakby ten deszczyk był taki delikatny, nie? Ja wiem, że może nie każda kropla musi oddawać tutaj jakiś znak, ale... Okej, mamy dwa zadania tutaj, teraz. To zrobimy sobie je teraz, może. Bo tak na razie lepszego pomysłu nie mam. Przekazanie wotum. Mogę pomóc w czymś jeszcze? Niektórzy z naszych najlepszych łowców nie wrócili ze wzgórz. Sami stali się zwierzyną, gdy nadeszła głodna mgła. Teraz ich zwłoki są pożywieniem dla padlinożerców. Tak nie powinno być. Powinni być naznaczeni symbolami przejścia. Tylko dawne ryty zapewnią im spokój po śmierci. Dobrze znasz nasze ziemie, a odwagą dorównujesz tym, których straciliśmy. Zapewnisz im odpowiedni pochówek? Ej, kurde, wracamy się tam na północ? O, matko. Tego się obawiałem, dopiero żeśmy stamtąd wrócili. No nic, dobra. Przekazanie. Wotum oznacza miejsce spoczynku zaginionych łowców. 0 na 3. Spoko, zrobimy. Fajny ten atak jest, powiem wam. Mamy tutaj to na 7 poziomie, zdaje się. Nie, na 5. A miałem na 7. Mieliśmy hełm legendarny, który daje nam plus 2 do tego ataku. Czyli dwa ataki tym atakiem rozpłucie i... A nie ma. Jestem jeszcze gotów. Po tych 25, no może nie 25, ale 23 godzina grania, to powiem wam, że na razie cały czas jest ten efekt wow. Chce się grać jeszcze więcej. Nic się nam nie znudziła gra. Wręcz przeciwnie. Tylko czekajcie, bo tutaj możemy tak chodzić. Weźmy, zróbmy sobie tutaj taki rekonesans na koło. Tu jest. Stwórz znak przejścia, dobra. Mamy. Nie jestem jeszcze gotów. Tak, tu był jeden, tu pewnie 9, drugi, trzeci, dobra. Trzeba szukać.
czekać. Srebro, żelazo. Nie jestem jeszcze gotów. To się kurczę, zastanawiam, gdzie my to. Miejsca spoczynku. No tutaj nie ma. Kurczę, to gdzie my to znajdziemy? O tu jest, dobra. Drugi. Nie ma we mnie furo. Muszę czekać. Lansa 47. To jest dosyć kurczę fajne tym bezruchem. Wraz z nią rycerze, wychwalając czyny tego ich ojca na dowidzenie. Co za banda szmaciarzy. Jestem jeszcze gotów. Jest, to ma super, udało się. Chodź, światło gaśnie. My nie znikamy. Mamy 8 rangę miecza. Fajnie. Poszukaj źródła głosu. Ej, czekajcie, bo się zablokowałem. Na szczęście się udało wydostać. Tutaj jak bijemy 10 poziom. Kiedy używasz, w użyciu jest buława dwuręczna, szczęśliwy traf do 9% szansy na zyskanie 2 punktów furii przy trafieniu wroga. Ilość furii jest podwajana podczas berserkowania. Następna ranga, szansa na wywołanie szczęśliwego trafu jest zwiększona do 10%. Dodatkowa premia za rangę 10. W czasie berserkowania zadajesz obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 15% ogłuszonym i odsłoniętym wrogom. Dobra. A tu? Dodatkowa premia za rangę 10, dodajesz obrażenia od krwawienia zwiększone o 30%. Ja pierdził przez 5 sekund po zabiciu przeciwnika. No czekajcie, bo jeszcze tutaj musimy coś zrobić. To nie jest koniec. Widoczni, niesłyszalni, zawsze tu trwamy. Te rany wyglądają na śmiertelne. W pamięci bliskich zachowani. Dziękuję, Majza. Ręcznie wykonany tok, torkwes opatrzony runami dawnych rytów, przedmiot zadania. Dobra. O, barbarzyńca. Zyskujesz 400 punktów obrażeń od cierni. Aha, zyskujesz 400 punktów obrażeń od cierni w czasie berserkowania. Tylko barbarzyńca. No to jest, powiem wam, niezłe.
Kurczę, może byłoby to zrobić. Ale pewnie w ramach jakiegoś zadania będziemy eksplorować podziemia, bo na razie póki co wszystkie te zadania, które żeśmy zrobili, a zrobiliśmy ich 7, nie dotyczyły podziemi. Majsa, umierający mężczyzna wypowiedział twoje imię, dał mi przed śmiercią ten Torkwes. Torkwes ochronny. Robię je dla ludzi, którzy samotnie przemierzają wzgórze, zapewniają im bezpieczeństwo dzięki dawnym błogosławieństwom. Ale skoro do mnie wraca, Airida mówiła, że każda śmierć ma znaczenie. Ale nie widzę go tutaj. Byli dobrzy, życzliwi, tacy jak ja i tata. Airida uznała, że to konieczny koszt przygotowania się na nadchodzące wydarzenia. Airida tak bardzo chciała ochronić swój lud, że niepotrzebnie sama sprowadziła na zagładę. Weźmy to drugie. Chwyciłabym ją za rękę. Pokazała, że wszystko będzie dobrze. Nikt nie musiał umrzeć. Razem jesteśmy silniejsi. Choć światło gaśnie, my nie znikamy. Niewidoczni, niesłyszalni. Zawsze tutaj trwamy. W pamięci bliskich na wieczność zachowamy. Za każde zadanie poboczne otrzymujemy 20 punktów chwały. Mgła zniknęła, a wraz z nią rycerze, wychwalając czyny tego ich ojca. Na do widzenia. Co za banda szmaciarzy. 28 tego. 1000 to kosztuje. Co to takie dobre jest? Obrażenie zadawane po bliskim wrogom? O kurde. Właśnie. No właśnie, to na mnie rośnie. 838. O, pogląd zimny cień. Cieni trucizny. Regeneracja zdrowia. Okej. Okay. Dobra, sprzedajmy to. Wykuwam więcej niż podkowy i gwoździe. Czego ci trzeba? Mocno się targujesz. Dobra. Naprawa, ulepszy. Nie będziemy ich ulepszać, bo mamy wszystko ulepszone. Tych nie używam, więc tych nie ulepszam przedmiotu nawet. Także... Dobra, tu mamy kolejne zadanie. Poboczne. Skradzione ustrojstwo. Potrzebujesz pomocy? A jak? Złodziej o imieniu Darcel wkradł się za rycerzami, udając ochroniarza. Zabrał coś mojego. 2 tygodnie temu urodziło się dziecko. Zdrowe, chwalne Glorenfajda. Ale matka jest słaba. Darcel ukradł runiczny talizman, który umieściłam, by ją uzdrowić. Drań pewnie chciał szybko zarobić, ale skazał na tragiczny los matkę i dziecko. Zajmij się nim i przynieś talizman. Tutaj w tym budynku znajdziemy ten talizman? Nie. Znowu tutaj idziemy na górę, no ja pierdziu. O, tu mamy kapliczkę. Wszyscy zdychają. Tego pomocnika. A to już tyle. To już tyle. Jestem aż gotów. Szybko zmieniałem kolor te trupy, że tak powiem. Dobra, po zadaniu. Chyba.
Raczej nie sądzę, że będziemy musieli jeszcze coś więcej zrobić. Ferworze walki nawet nie zwrócił uwagi, że zdobyliśmy ten talizman. A, wracasz. Dziękuję. Wiedziałam, że mogę na tobie polegać. Ma 20 punktów sławy. Poczynamy zadanie poboczne. Dobra, Lwiska, jeżeli chodzi o zadania, to tyle. Ktoś się zastanawia, co byśmy mogli teraz zrobić. Jeszcze. Tu na pewno jest twierdza, to nie będziemy tam szli. Przenieśmy się tutaj, podkrywamy sobie trochę tutaj tą mapę. Tutaj też coś jest jeszcze do odkrycia. Przydałoby się jakieś aktywności poboczne zrobić, żeby obale sobie skombinować. One są, wiecie, przydatne. Dzięki tym przedmiotom zdobyłem przecież tutaj chyba z 4 czy 5 frontów legendarnych. Pójdziemy sobie tutaj na północ. Tutaj chyba. Tutaj będziemy mogli sobie odkryć kapliczkę. Mają 5 kus. Nie zauważą, jak jedna zniknie. Pójdę jutro w nocy. Ale czy to nie kradzież? Tak będzie sprawiedliwie, synku. Nie jesteś głodny? Sprawiedliwie będzie, tak? Okej. Okay. Dobra, trochę jeszcze poeksplorujemy. Odkryjemy kilka tych kapliczek, może. Lilith. Nie ma we mnie furt. A nie zatukam gościa strzałem jednym. Dobra, mamy kapliczkę. Siła plus 2. Tutaj widzę, mam jakiś skrót jeszcze. Znaczy skrót. A tu co jest? A widzicie, tu jest arena do walki chyba z bossem. Jak skończymy grę, to tutaj prawdopodobnie będziemy walczyć z bossem. Światowy boss, jakoś tak to się nazywa. Tu odkryłem, to odkryłem, tu odkryłem. Dobra, może by teraz się udać tutaj. Żeby odkryć tutaj bossa, to musimy po pierwsze ukończyć grę, a po drugie musimy tam jeszcze coś zrobić. Co dokładnie, to nie wiem. Na razie się tym nie interesuje, więc musimy tę grę skończyć. A później jak ją skończymy, to będziemy się bawić tutaj w walkę z... W każdej takiej dużej dzielnicy jest jeden boss do ubicia, taki porządny. Z prawdziwego zdarzenia. O, mamy wydarzenie, mamy wydarzenie. Nie jestem jeszcze gotów. Coś potwory wybierający się do słoja. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów.
A, mistrzostwo tutaj mamy, wiecie. Zbierz 30 dusz. Tego się nie udało zrobić. Prawdopodobnie byśmy zdobyli mistrzostwo, to jeszcze byśmy może jakiś pełno dodatkowo zdobyli. No ale udało się to zrobić ogólnie. Zasnuty kryształ. Tylko druid. No ma tutaj się przyniesiemy, bo tutaj mamy kapliczkę. Lilith. Podoba mi się to, że automatycznie podnosimy przedmioty, takie właśnie jak złoto, jakieś tam rudę, srebro. Tutaj mamy kolejną miejscówkę dla barbarzyńcy. Szansa na trafienie krytyczne trąbą powietrzną wzrasta o 3% za każdą sekundę podtrzymywania umiejętności. Kurczę, musimy to zrobić. Fajny aspekt. Te aspekty dla barbarzyńcy to można... Może zrobimy na tym odcinku. Tylko mówię, nie chcę za bardzo na razie tych po ziemi ruszać, bo... Często te podziemia się robią w ramach zadania. Nie chcę po prostu dwa razy tego robić, tego samego, nie? Wiecie, o co chodzi. Muszę czekać. Teraz już trochę mamy, prawie 860 tysięcy, prawie milion. Sobie pomóc.
Tutaj jest jeszcze jeden ten, ale to jest... musielibyśmy się cofnąć. Mniej więcej gdzieś tutaj jest kolejna kapliczka. No. Dobra, zbierzemy tą kapliczkę i myślę, że skończymy ten materiał. Jeśli chodzi o zadania tutaj, no to mamy w tym momencie tutaj jedno. Inne. O, 5 punktów sławy za odkrycie terenu. Twierdza w pobliżu. Na razie ich nie będę ruszał, tej twierdzy, chociaż nie wiem czasem czy nie. Ślady krwawej walki. Co tu się wydarzyło? Wiecie co, nie będę tego naciskał, bo się zadanie rozpocznie. Nie będę to w następnym odcinku. Muszę czekać. Dobra, fajnie. Cholera. Uj. Czekajcie, bo żeśmy trafili na jakieś... Trafiliśmy na jakąś chyba elitarną bestię, coś mi się wydaje. Chociaż może się mylę. Zaczekamy na tą umiejętność naszą. Tutaj nie będę tego klikał, bo prawdopodobnie zadanie się nam rozpocznie kolejne. Zrobimy to w następnym odcinku. Nie, to nie był elitarny przeciwnik, tylko po prostu tak. Dobra. I wydaje mi się, że na tym poprzestaniemy. Już nie będziemy tutaj eksplorować tej twierdzy. Te kurcze podziemia, to mówię, to byśmy chętnie zrobili dla barbarzyńcy, tak? Bo dla innych klas to myślę, że nie będziemy tego robić. One są dosyć trudne, długie. Ta seria będzie, kurczę, wiecie, trwała, nie wiem, 150 odcinków. Ja też... Weźmy to. A, tylko tyle mi zostawił. Także myślę, że tylko będziemy... robi się podziemia dla naszej klasy postaci. Ewentualnie jak będzie jakieś zadanie, no to wtedy będziemy tutaj eksplorować te dla innych klas. Także to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, piona.